Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy dzisiaj o kwestii medialnej, bo o mediach ostatnio bardzo głośno, właściwie o jednym medium, telewizji TVN. Internet obiegły relacje osób pracujących w tej telewizji, po części anonimowych, po części znamy nazwisko jednej z tych osób, która opisywała to, co wyprawia się w TVN, TVN24. No obraz, który rzeczywiście nie jest najlepszy, obraz, w którym mówi się o mobbingu, o naciskach, mówi się o umierającym właściwie zawodzie dziennikarskim, o takich dziwnych wpływach również towarzysko-biznesowych. No, telewizja TVN należy do dużego koncernu amerykańskiego medialnego Discovery. No i rodzi się, drodzy Państwo, pytanie, czy Amerykanie rzeczywiście wiedzą, co dzieje się w telewizji TVN, że tak głośno mówi się o tym, co w środku tej telewizji, również w mediach polskich. Spytam o to dziennikarzy, moich i Państwa gości. Edyta Hołdyńska, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, Edyto. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci. Witam Ciebie, Jacku, bardzo serdecznie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Edyta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Edyto, powiedz, jak patrzysz na tę sprawę, oddzielmy oczywiście pewne kwestie. No, mówimy o tym anonimowym, wielostronicowym liście, który pojawił się w mediach, w którym no, rzeczywiście ze szczegółami wymieniono różne rzekome albo prawdziwe patologie występujące w tej telewizji. No i oczywiście relacja wieloletniego operatora TVN, który już pod swoim nazwiskiem o pewnych rzeczach pisał wprost na Facebooku. Jaki obraz według ciebie wyłania się no z tego, z tych przekazów? I pytanie oczywiście, pytanie tego odcinka, czyli czy myślisz, że właściciele, rzeczywiście właściciele wiedzą o tym, co się dzieje w środku? Nie wiedzą o tym, by to oni czuwali nad tym, co się dzieje w środku w stacji. No takie sprawy, kiedy się pojawia taka sprawa jak sprawa tego listu, czy opisywanie tego, jak traktowani są pracownicy tej komercyjnej telewizji TVN, to są sprawy, które na pewno godzą w wizerunek firmy, wizerunek stacji, zwłaszcza stacji, która jawi się sama o sobie, tak? Mówi w ten sposób, że jest wzorem standardów, co obserwowaliśmy w ciągu kilku ostatnich dni, może tygodnia, może kilkunastu dni nawet. To przepychanka pomiędzy tymi głównymi serwisami informacyjnymi właśnie w TVN, a telewizją publiczną miała służyć temu, że to TVN ma być tym wzorem obiektywnego dziennikarstwa, wzorem etosu, etyki zawodu dziennikarza, także tą stacją, która oferuje edukację, rozrywkę i pełni misję. Dowodów, że TVN pełni większą rolę w życiu publicznym, wypełnia nawet zadania misji publicznej telewizyjnej. Jak pokazuje, wychodzą w i tak bardzo druzgocące opinię publiczną i godzące w wizerunek stacji, że trudno będzie rzeczywiście na tym przejść do porządku dziennego, choć próbują to zrobić duże media. Zauważmy, że o tej sytuacji nie mówi się tak głośno, jak mówi się o mediach publicznych. Właśnie dlatego, żeby zostawić sobie ten bufor, żeby zostawić telewizję komercyjną jako tę, która ma być tym wzorem, jako te, która rzeczywiście ma pozostać jako ten wzór obiektywnego dziennikarstwa. Jacku, ty, my, dziennikarze portalu w polityce.pl, Tygodnika Sieci Telewizji w Polsce.pl, no nie ma dnia, byśmy nie byli no, atakowani, by nam się nie mówiło ze strony choćby dziennikarzy TVN-u, jak mamy pisać, jak mamy myśleć, jak mamy mówić. Z drugiej strony widzimy, że coraz częściej dochodzą takie głosy z samego TVN, że tam dochodzi do jakiejś autocenzury, do jakichś tego typu sytuacji. Wiele lat jesteś dziennikarzem, prowadzisz duży zespół redakcyjny. Jak patrzysz na to bardziej od strony dziennikarskiej niż poruszając kwestie polityczne? No ja przede wszystkim zastanawiam się, czy dobrze robisz, Wojtku, podejmując ten temat. No, obaj wiemy, jak miłujące wolność, brak cenzury, demokrację i tolerancję wielkie koncerny, w tym właśnie ludzie związani z TVN czy Sachsen-Springer,
potrafią zasypać pozwami, tak? W jednej sprawie, do której mają pretensje, uzasadnione czy nie, no to już sąd musi rozstrzygnąć, no potrafią wysłać zmultiplikowane pozwy przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu, prawda, oczywiście dziennikarzowi i władzom spółki, to wszystko tak się namnaża, w każdym wysokie roszczenie finansowe, no więc nie wiem, czy teraz się tutaj nie czepną, prawda. No jest coś, jest jakiś problem na pewno w TVN-ie, firma, która ustawia się jako taki, prawda, kawałek zachodu w Polsce od wielu, wielu lat. No wcześniej był Durczok, tak? No teraz mamy to. No Durczok nie był błahą sprawą, bo Anchor, twarz telewizji, szef głównego programu informacyjnego, no okazało się, że, prawda, mobbingował, że to był taki styl życia, no niezwykle dyskusyjny, zwłaszcza jeżeli się go skonfrontuje z takim nawykiem pouczania wszystkiego, całego świata wokół siebie. No teraz mamy te skargi na łamanie praw pracowniczych tak naprawdę, bo to jest istota, ale tak naprawdę mamy opis firmy, która wpadła w łapy globalizmu, to znaczy została przejęta przez jakiegoś przez amerykańskiego właściciela. I na przykład z tego listu pracowników TVN, tak zwanego listu pracowników TVN, no wynika, że ona jest po prostu mordowana w interesie amerykańskiego właściciela. Tam jest ten pan Zaslav, który, jak czytamy, no zarabia tyle rocznie, ile wynosi roczny zysk TVN-u. Czyli tą firmę się morduje po to, żeby pan Zaslav zarobił. Tak jest często w globalnym czy wielkim kapitalizmie. Na przykład, nie wiem, jeżeli właściciele są starzy, niedołężni, nie ogarniają sytuacji, to management, który sobie bierze takie pieniądze, on de facto się uwłaszcza. No co ten management, co go obchodzi, że ta firma się zawali za rogiem? No on zarobi 2-3 lata, jest bardzo bogatym człowiekiem, pomacha łapką, napisze maila i do widzenia, prawda? A firma padnie. Co go obchodzi jakaś firma w Polsce? No ona może obchodzić tych starszych właścicieli, tę rodzinę, no ale może oni już tego po prostu nie kontrolują. Rzeczywiście to jest uderzające. Zejdźmy na chwilę z kwestii medialnych, przejdźmy na politykę. Nie da się telewizji, zresztą nie da się w ogóle mediów chyba już oddzielić od polityki w tym sensie, że media mają gigantyczny wpływ na to, co się dzieje w polskim życiu publicznym. Oczywiście nie tylko polskim, na całym świecie jest tak samo. Ale złośliwi przekonują, że telewizja TVN to taka kolejna bardzo silna grupa, o której się wręcz mówi jako o partii politycznej. Oczywiście dajemy to w cudzysłów, nie jest to partia polityczna, to zrozumiałe, no ale wpływy tej telewizji są tak olbrzymie, nawet w wewnętrznym obozie opozycyjnym, że traktuje się ich, chcąc nie chcąc, jako gracza politycznego. Edyto. Tak jest, no tak to wygląda. I patrząc, znowu wracam do tych serwisów informacyjnych, bo to głównie tam widać politykę w TVN. Te materiały mają wydźwięk bardzo mocno antyrządowy i bardzo mocno czy Platforma Obywatelska, czy Szymon Hołownia, co, jak wiatr zawieje tak naprawdę, też lewicowe są elementy, ale faktycznie to jest też wskazówka dla tych polityków, co mają robić. Pamiętajmy kampanie wyborcze, te ostatnie, pamiętamy atak na księży, powiązanie Kościoła katolickiego jako całości ze sprawą pedofilii, powiązanie jeszcze do tego Prawo i Sprawiedliwość, które ma tego bronić. To była taka kampanijna zagrywka, która miała grzać do ostatnich dni przed tamtymi wyborami. I to się być może nawet udało, ale na niekorzyść. Na niekorzyść, bo wydaje mi się, że większość społeczeństwa jednak, nawet widzowie TVN, którym na co dzień jest to serwowane, nie wytrzymali aż takiej nagonki w tamtym momencie. I takich przykładów można mnożyć bardzo dużo. Teraz nawet otwierając telewizor, jak to się mówi niepoprawnie, otwierając telewizor i włączając TVN24, nawet przy prognozie pogody czasem można usłyszeć, że za chwilę to w Polsce zmieni się już ta pogoda, już nie będzie tak dobrze. Wszystko jest dosłownie już nacechowane bardzo mocno politycznie. Ta telewizja informacyjna ma jedno zadanie, bardzo mocno punktować rząd, bardzo mocno punktować każde posunięcie obozu rządzącego. Tak to wygląda. Niestety, jeżeli patrzymy i chcemy obiektywnie oceniać media publiczne, musimy spojrzeć także na TVN i na to, co tam się wyprawia, bo już dosłownie w ten sposób to wygląda, że jest to od rana do nocy mocna walka i mocne biczowanie obozu rządzącego. Oczywiście media mają też taką rolę, czyli patrzeć władzy na ręce, natomiast no, tam upolitycznienie widać bardzo wyraźnie.
Jacku, bo clue tego, co powiedziała Edyta, to fakt, że media patrzą władzy na ręce i o to chodzi. Telewizja TVN robi to dość skutecznie. Natomiast mam takie nieodparte wrażenie, że oprócz krytycznego patrzenia na ręce, to nie ma tam innej refleksji. Ostatnio z dość dużą uwagą oglądam Fakty TVN i mam takie wrażenie, że walec, który jedzie po tym rządzie, czy trzeba, czy nie trzeba. Ja czasami widzę wręcz ewidentne przekłamania, manipulacje z informacji naprawdę pozytywnych, robi się, no, robi się coś złego, robi się jakiś negatywny przekaz. Czemu to służy? Rzeczywiście, taki był żart. Nie wiem, czy pamiętasz, w 2007 roku, kiedy prawda, no taką scenkę opowiadano, że szefowie w TVN-ie wchodzą, mówią, no to żeśmy już tutaj nakrytykowali się rządu, teraz trochę pokrytykujemy opozycję. A wtedy właśnie PiS przeszedł do opozycji. Ten pierwszy rząd PiSu został zamordowany przez media, w tym TVN. Taka jest prawda, to była po prostu rzeź, walec przejechał. No i między innymi teraz widzimy, no, że Jarosław Kaczyński spróbował z tego wyciągnąć wnioski, no, budując jakąś przeciwwagę w telewizji polskiej. No TVN rzeczywiście to jest... Pamiętajmy, że te stacje, największe stacje, cały w ogóle rynek medialny, który tak bardzo się nie zmienił od początku transformacji, czy od 97 roku, czyli od momentu, kiedy weszli Niemcy, on wtedy się ukształtował. No, że ten rynek jakby nie powstał po to, żeby informować, debatować, prowadzić właśnie życie publiczne Polski w sposób otwarty. On powstał po to, żeby pilnować pewnego kształtu transformacji, no, nakreślonego w okrągłym stole. I on jest od pilnowania, tak? To są media w mniejszym stopniu od informowania, bardziej od pilnowania. Czyli ta ich funkcja destruująca zagrożenia dla tego porządku politycznego, dla ludzi rządzących, dla pewnych układów jest ważniejsza niż funkcja informacyjna. Jacku, ale co jeszcze, wybacz, gdy chcecie dopytać, co takiego się zmieniło? Bo były ciągoty, żeby media trzeci RP zniszczyły to, co tworzyła Zjednoczona Prawica, no już od 6 lat. To się nie udało w pierwszych 4 latach, mimo że bywało blisko, prawda? Pucz grudniowy, wystąpienia lipcowe z 2017 roku. Jaka jest twoja diagnoza? Dlaczego w 2007 roku się udało to zrobić, moim zdaniem, w dużej mierze? A teraz to po prostu spędzło na niczym. No ja myślę, że te lata 2007 i 2000, do 2010 roku, czy 2005-2010, czyli ten pierwszy rząd PiSu i prezydentura Lecha Kaczyńskiego, one też miały taką funkcję wychowawczą, znaczy one nie poszły na marne. No duża część wyborców zobaczyła, jak działają pewne mechanizmy manipulacji i dostała taką szczepionkę, która na parę lat teraz okazała się skuteczna. No wówczas też oczywiście nie było większości parlamentarnej, to była inna sytuacja, jeszcze ludzie nie wiedzieli, czym jest Platforma na przykład. Ona się przedstawiała jako siła wręcz bardziej konserwatywna i wielu w to wierzyło. Ale teraz też, no też bym nie przesadzał z tą skutecznością, bo oczywiście ten obóz rządzący, Zjednoczona Prawica, odpiera kolejne ataki, właśnie te pucze, różne te tak zwane strajki kobiet, ale jednak przy każdym jest, z każdego wychodzi troszeczkę słabsza, tak? To jest ta metafora Ewy Kopacz, tak? Rzucajmy kamieniami w dinozaura i on w końcu się przewróci, czy też w tego mamuta. No to nie jest tak, że tego typu boje są jakby bezkosztowe. No one mają swoje koszty. No poza tym każda władza tak naprawdę zużywa, tak? Każdy mandat, im dalej od tych pierwszych wygranych wyborów, no tym bardziej. Po prostu polityka, no, jest taka, no, że i są trudne nominacje, trudne decyzje i nie wszystkim można wszystko dać i czasem trzeba zabrać, no i to zużywa. Jeżeli do tego dochodzi walec medialny, który, tak jak mówisz, no, oglądając te fakty, no po prostu eksterminuje, tak? No, jego celem jest zamordowanie, nie poinformowanie, powiedzenie, naświetlenie, podniesienie pytania, tylko zamordowanie, no takie polityczne zamordowanie. No to jest trudno. Edyto, zostało nam zaledwie 30 sekund, ale chciałbym, żebyś mogła powiedzieć w kilku zdaniach, jaką dla tego wartością są media niezależne, media, które tak naprawdę oczywiście słabsze, oczywiście mniejsze, ale jaką rolę mogą pełnić, bo chyba już to się dzieje od kilku dobrych lat. Tak, na pewno też dobrym przykładem są takie mocno patriotyczne sprawy, jak choćby Żołnierze Wyklęci, ostatni dzień pamięci właśnie Żołnierzy Wyklętych, 1 marca i tak naprawdę umiłowanie polskich wartości. Jeżeli patrzymy na media niezależne, tu zawsze widać, gdzie jest interes Polski, a gdzie jest interes obcy, zagraniczny, gdzie w
właśnie szuka się tylko sposobu, aby ominąć to, co jest dobre dla naszego kraju. To jest bardzo ważne i na to też należy patrzeć, jeżeli szukamy mediów dla siebie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, no to żegnam Edytę Hołdyńską. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy i na pozwy czekamy. I na pozwy czekamy, a ja w imieniu Jacka już zapraszam w poniedziałek najnowszy tygodnik sieci. Nie będę zdradzał szczegółów, bardzo mocny numer, a w imieniu... Bardzo mocny, tak, to no prawda. Będzie burza być może nawet. A w imieniu Doroty Łosiewicz oraz Edyty Hołdyńskiej, współprowadzącej, zapraszam już jutro na godzinę 10:00. Kolegium redakcyjne, naprawdę świetna dyskusja publicystów. Serdecznie wam państwu dziękuję. Widzimy się, bo oczywiście za moment dalszy ciąg programu, świetni goście, doskonali prowadzący, zapraszam.